Siemka, tu ja co 90 lek, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Penumbra Requiem. Wiem, że mnie nie było bardzo długo. Nie pytajcie dlaczego, no po prostu mnie nie było. Nie muszę się przed wami tłumaczyć. Pamiętam, że skończyłem. To znaczy nie pamiętam, bo oglądałem swój poprzedni odcinek i za bardzo nie wiem. To znaczy wiem gdzie jestem, ale straciłem chyba już to tak. Jak się nazywa, takie odczucia w tej grze? Nie. Nie, straciłem te tak mi się dobrze grało, tak niby łatwo pułapki rozwiązywałem, to teraz straciłem ten nurt taki rozwiązywania zagadek. O, i może będzie mi teraz na początku na pewno z trudnością to wszystko będzie przychodziło. Sorry, bo mam taki super fajny mikrofon. Wiem, że słyszycie mnie jakbym był w dupie, nie, w hali jakiejś. Po prostu mam mikrofon przyczepiony do ucha. Taki fajny z Eleklerka, no. No, co to mamy? Lasery. Powinienem trzymać palce z dala, inaczej one, a pewnie i reszta mnie mogliby nie wrócić stąd, skąd przyszliśmy. Solidne koło zębat. Dobra. Wiem, że jak się latarkę... O, to się nie kończy ten, nie? Tu mamy to, to się latarka. To tam jest portal, no dobra. Mam nadzieję, że mnie słychać, gdyż no ten mikrofon nie jest takiej zadowalającej jakości, jaką chciałbym, żeby była. Niedługo mam 18, nie? No to po prostu, kurde, sobie po prostu nowy kupię. I zobaczymy, co tutaj jest. Co tutaj jest? Tutaj jakieś bolce, tutaj guziczek. Dobra. Nie bardzo wiem, może przejdziemy tutaj. Cóż, skoro ja tam nie wchodzę, musi wejść coś innego. Tylko co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A to mogę wziąć. A może na te bolce trzeba? To dam. Super. Super, super. A tu coś jeszcze jest. Cieszę się, Polacy. Powiedziałbym, że wystarczająco gorąco, żeby skóra doszła od ciała. Może tam skoczy na trochę? Jezu, zdaje się, że podpadłem po drodze coś z Clarence'a. No, drugiego zębata. Skorzystamy oczywiście. Dobra. Tu? Koła zębate są zaprojektowane, by pasować do zębaty. Po dopasowaniu kół zębatych wykwalifikowany personel... Ej, a tam jeszcze był... Chwila, ej, tam jeszcze... Zajmie się obsługą przycisku kół zębatych. To ja! Tam jeszcze był przy tych laserach. No dobra, idę. Kobieto, nie wiem w ogóle... Nie wiem, co mnie tu prowadzi. Pamiętam, że to jeszcze było to koło zębate, to na początku co sobie spojrzałem. Solidne koło zębate. No, a solidne, to nie ma się czego bać. Bo oczywiście się całe. Nie no, dobra. Usprawiedliwię się wam. Grałem w Lola z moim teamem. Yeah. Tak, grałem w Lola z moim teamem. Działa? No nie, no, trzeba dopasować, tak? Znaczy, grałem w Lola z moim teamem, dlatego mnie nie było, nie? O, tu może? Tu? O i to. Tak? Nie? The fuck? The fuck? Może tu? A to tu? Worked, please, worked. The fuck? No. Pomyślmy. Może... To musi być większy odstęp pomiędzy tym... Dawaj, chodź tu. To tu... To... A to tu mało? Lol, nie chciałem nawet tak zrobić. No co jest? Mówiłem, skończył mi się... ta pasa taka rozwiązywania zagadek. Skończyła mi się, no. No i kurde, no to duże koło tu powinno, nie? Tak patrząc, no bo kurde... No i, a czemu tu nie chcesz być? LOL! Działa! Jest! Super, I'm awesome. To tu sobie nadbyśmy przycisk i działa, no dobra, ale... Teraz pytanie, co to dało?
Toki zaczę... O kurwa. O, się wystraszyłem. No to my toki zaczęli, a czy tylko tak... Czemu do diabła? No, że też jest. No pewnie mam ją przeturlać gdzieś. I po prostu, no... Prąd będzie odbierać, ale to zaraz. A może... Tutaj. Dobra, to tutaj cię wrzucimy. Kulko. Kulko z dupy wzięta. Co na nie z dupy, po tej rury takiej. A tam jest jakieś... Bitmapa tam jest, tam nie ma nad głębi. Dobra, nieważne. Nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj w Poznaniu jest Red Bull. Red Bull Street. Red Bull... Kurde, jak to się nazywało? Red Bull Mobile Street, czy coś takiego. Takie zawody i tam będą skakać na BM... Kurde, no to nie przejdę. Na BMX-ach, rolkach i na deskorolkach właśnie. O 13 mam... O 13.30 mam autobus do Poznania. I sobie pojadę właśnie tam i jakieś zdjęcia, może jakąś relację nagram, ale raczej nie nagram relacji, bo ja do relacji nie jestem dobry. To jest drabina, tak sobie zobaczyłem, tak spojrzałem, tak do relacji nie jestem dobry i no, może zdjęcia jakieś będą, nie wiem, ale na pewno, raczej nie na pewno, no, na pewno pojadę i wierzę, że będzie fajnie. Co to jest? Nic, pewnie jest popsuty. Dobra, no jak jest popsuty, no to nic nie poradzę, nie? A ja tu jestem... O, kulka tutaj jest. Rząd obniżających się cylindrów. Tutaj to zleciało, no, no to bym musiał jakoś... To bym musiał jakoś tutaj włożyć, tak? Dobra. To teraz jest zagadka oczywiście jak. Czekajcie, bo ten mikrofon jest taki... Teraz wiem, że mnie dobrze słychać. Ale trzymam go przy buzi, przy ustach. Kurde, naprawdę przepraszam was, ale... No tam... Tam się tak jakby troszeczkę zepsuł. Oj, tam coś było takie zbagowane. O, tam gdzieś coś świeci. Nie, co to jest? What the fuck is... A lampa pewnie. Albo jakieś tekstury dziwne. Wow, co to jest? Co to jest? A, dobra. Rozumiem, że to nie może mnie zmierzyć, a ja sobie mogę tu... A, dobra, mogę sobie przejść. Cieszą się Polacy. Cieszą klucz. O, pamiętam nawet, że to jest klucz. Cieszy Ukraina. Że Polacy coś tam. Euro się zaczyna. Euro spoko, piłka leci, hen wysoko, wszyscy razem. Zaśpiewajmy naszym doping dojmy. Panel kontrolny. Where the fuck... A to jest ten panel kontrolny? Tylko jak? To jest tak? Chyba nie. A tu? O! Tak. Mogę to sobie ciągnąć. A ja chciałem... Czyli musiałbym znaleźć sobie drugie. No to wychodzi, nie? Kurde. No, fajnie, to jeszcze muszę sobie drugą taką ten znaleźć. Gałkę. Where the fuck it can be? Tu? No. Tu? Nie. Góry. Ani artefaktów nie ma, ani nic nie ma. Ja pamiętam tylko, że to ten... Ktoś napisał komentarz, że tu nie ma żadnych strasznych nic. O, tu coś jest. O. Oho! Że tu nic nie ma strasznego, nie? Więc tak jakby troszeczkę się cieszę, bo wiem, że... O, jest gałka. Więc nie mam tu się czego obawiać za bardzo. O, tu coś jest. A, to pewnie jest do wyłączenia tego. Dobra, już paro nie leci. Albo... Szaleństwo i szaleńcy! Wszystko, co jest w tym miejscu. Tom Redwood. Skąd pamiętam to nazwisko? Skontaktował się ze mną przy pomocy radia. Nie mogę tej drzwi otworzyć? Sobie, żebym je znalazł. Bełkotał i groził mi. Wolę umrzeć, niż skończyć tak jak on. Słyszycie mnie, duchy? Żywego mnie nie dostaniecie! Żywego mnie nie dostaniecie. What the fuck? Jak to się robi?
skomplikowane. Czekajcie, to zaraz podniosę to tu. To teraz trzeba opuścić tutaj znowu, tak? Nie! Nie ogarniam. To na dół teraz, tak? Czy nie? Jakbym wiedział, the fuck. O, jest. Nie. No kurde. Cylindry. Ej. Jest. Ile się mi zostało? O Jezus. 5 godzin później. Może to się nie wróci. Jest. Lol. Nie jest. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa naprawdę. A jak widać, udało mi się. Teraz tym do góry. Nie. To sobie tym do góry. Nie? A to na dół. Nie? No to sobie tym na dół. No! Dobra, i coś zrobiłem. Wow! Dobra, idziemy obczaić. A, to pewnie do portalu się ten... się portal otworzył pewnie. To znaczy tak, jak mi się wydaje. Bo parę wyłączyłem. Wow. No to tam leci jeszcze. Parę wyłączyłem? A no, parę nie leci, to zobaczymy co tam jest. Cóż tu się znajduje? Czeluść, piekło i klucz, no fuck. Fajnie. A idziemy, a dobra, bo sobie tutaj pójdę ten dom. Lol, FPS-y mi spadły. Co za? No nie. To znaczy chyba, tam chyba nie doskoczy, nie? FPS-y, co wy robicie? No kurde! Teraz skok życia. No, nie doskoczę. Fajnie. Ciekawe, gdzie się zapisało. Ej, w ogóle jak się zapisywało w tej grze. To się samo zapisuje chyba, nie? Nie! A tu można szybko zapisać. F5? Nie, wczytywanie F5. F6? Jak to się szybko zapisuje? Lol? Lol, F4 sobie można zapisać? Ja przez cały czas grałem w tą grę, nie wiedziałem, że można sobie szybko zapisać? F4? Lol, dobra. Wrócę do was jak przeturlam tą kulę. I szybko zapiszę. Dobra, udało mi się przeturlać kulę. Więc to co mi pozostało... F4, szybki zapis. No to... A tu byłem? A, sam przyszedłem. No to lecimy do góry, nie? No to wychodzi. I trzeba teraz kolejną zagadkę odkryć. O co chodzi z tymi tam... Z tą czeluścią piekła! Nie no. Ogólnie to chyba te lasery tak znikły, czy coś nie daje. Coś mi się tak wydaje, że te lasery zniknąć mogły. Ale nie jestem do końca tego pewien. Nie. Ale laser idzie tutaj. No. Kurwa, ja idę. Sorry, przepraszam. Wystraszyłem się, dobra. Nieważne. Lol. Tak się wrażliwy teraz robiłem. No to gu... O, kurde. Cześć, co ty robisz tu? A nie, a. Coś nie tak, trzeba otworzyć zamek. No to lecimy po... No to leć... A nie, nie, nic. No to lecimy po ten, nie? Po klucz. Sorry, naprawdę, że mnie tak słuchaj, tak jakbym był daleko od mikrofonu, ale naprawdę mikrofon mam założony na uchu. No. A to jak to działa? A, guzik to jest nie działa. Wow, to się ruszy. Dobra, włączyłem. Włączyłem mechanizm ruszania się. Wow. I teraz to tu. O. Hop. No trudne to nie jest, nie? A tam sobie można wejść jeszcze. Dobra, to zaraz tam sobie wejdziemy. Kurde, tylko że FPS-y, nie róbcie takich jajów, bo ja tu mam dwurdzeniowy procesor i się penumbra zacina, no... O, pańki lery.
Nie, wymagana liczba kluczy została do zgromadzenia zmniejszona do jednego. O, jeszcze jeden klucz muszę zebrać, no dobra. Nie spodziewałem się tego, naprawdę myślałem, że to już... Jego okruchy padły na podłogę i w ten oto sposób, mój przyjacielu, powróciłem do tego miejsca. Do tego miejsca powróciłem! Jestem pewien, że się... The fuck? Porównywalna heroizmem jedynie do największego ratunku ze wszystkich, którym Filip uratował... Szybki zapis, zapomniałem szybko zapisać. Kurde! A, tu się zapisało, dobra. Muszę pamiętać, że istnieje w tej grze takie coś jak szybki zapis, nie? Bo zawsze pamiętam, w każdej grze gram... W każdą grę jak gram, nie? To po prostu... Co po chwilę zapisuję. O, dobra. No co to jest? Co to tak wybucha? A, już wiem. Spotkaliśmy się ostatnim razem, odrzuciłeś moje rady z całej siły. Jak tylko nie wiem, co to jest. A, lol. Monkey Donkey. Aha, to muszę przeskakuje jesteś. Pamiętacie, jest taka gra, kiedyś była gra taka na Pegasusa. Na coś, taką modelkę na Pegasusa, nie wiem. Co trzeba było beczki przeskakiwać. F4. A, F4. Ała. Ała. Ała, ała, ała. Klucz. Dobra, już jest tam. Jak ci się sprawdzało, ekwipunek? Kurde. Q? Nie. Tap? Nie, ej, nie mogę. Kurde. Kurde, ała. Ała, jest pan killer. No to co z tego, że pan killer jest jak... Nie masz... Kurde. Całkowita liczba kluczy równa się wystarczającej do wyjścia. T, Z, X, C, Ctrl, Shift. The fuck. Jak się sprawdzało? Ekwipunek. F4. Nie, pf, kurde, wtedy się zapisuje. O! No tam, no to czemu nie mogłem wtedy wcześniej? Jestem pełny. I'm full. Dobra, no to co nam pozostało, no to spieprzamy przed beczkami. Mam nadzieję, że mnie słuchać przez cały ten czas, bo... Naprawdę, tyle już się nagadałem przez... Znaczy, straciłem tą kondycję taką, co kiedyś miałem. No szybko! Tłuki. Dobra, F4. Ciekawe, co tam jest na dole. Czemu to ma służyć, ta czerwona para? No rozumiem, że to ma służyć przestraszeniu gracza, ale no... No to przechodzimy dalej. Sądzę, iż to po prostu teraz będzie koniec odcinka, także się troszeczkę pomęczyłem. No nawet nie pomęczyłem. Dobra. Gdzie ja jestem? W sensie, że no, po prostu bym 20 minut się nagrywał chyba, nie? No to starczy jak na pierwszy raz od takiej długiej przerwy. Tak, ten szaleniec. The fuck? Ja odmówiłem. The fuck? Własne życie było jedynym rzeczą, do której miałem pewność, że... Żeby mnie nic nie wystraszyło? Kurde. Ja pierdzielę. Dobra. Przeszedłem do kolejnego etapu. Lecz tutaj etap tego odcinka się kończy, gdyż no muszę się też troszeczkę poszykać na tego Red Bulla całego, nie? Wiecie, o co chodzi. A tak przy okazji wam powiem, że teraz już na 100% mam partnera. Nie, no to no, wiecie, że jakie są moje intencje nagrywania i tak dalej, i tak dalej. Nie hejtujcie mnie, dobrzy ludzie. Co się tam dzieje? Zostawię filmik. Dobra. Nacisnę F4 jeszcze. Jest to koniec tego odcinka. Zagrajmy w Penumbra Requiem. Subskrybujcie, komentujcie, zapraszajcie, oceniajcie. Peace!